Na raz. Tak? Nie, ale... No, jak wrażenia? W smaku może to takiego nie ma jakiegoś konkretnego, ale nie jest. Proszę zjeść. Myślę, że zjadliwe. Jeśli trzeba. Nie byłoby co innego do zjedzenia. Ale i na szybko, nie? Tam na szybko. Co ja koleczki? Sushi. Okej, tym sushi. Tutaj ilość wasabi była odpowiednia. Moi drodzy, to na koniec jeszcze pytanko do was. My tutaj tak opowiadamy o wszystkim, robimy. Powiedzcie mi, czy taka potrawa sushi ma jakieś walory odżywcze? Mamy ryż, mamy rybę, mamy ogórki, mamy nori. Węglowodany z ryżu. Węglowodany z ryżu. Proste czy złożone? No, maturzyści. Patrzcie, maturzyści. No co jest w ryżu? Skrobia, czyli złożone. Ogórki. Dużo wody, ale przede wszystkim witaminy, składniki mineralne. Ryba. Białko pełnowartościowe. A dobrze, powiedzcie mi, czy nori w takim razie te wodorosty coś mają w sobie? Myślę, że tak. Że mają. Słyszeliśmy na pewno w telewizji nieraz, zwłaszcza w kosmetykach, że algi morskie są bardzo cennym składnikiem w kosmetyce, ale w gastronomii również, bo zawierają wiele cennych witamin właśnie i minerałów i przez to też wzbogacają nasz organizm składniki odżywcze. Czyli patrząc ze zdrowotnego punktu żywienia, to jak najbardziej możemy tej potrawie postawić plus. Prawda? Dobra. To myślę, że dzisiejsze zajęcia możemy uznać za udane. Dziękuję bardzo za uwagę.